środę 17 października Akademia WSB w Cieszynie uroczyście rozpoczęła nowy rok akademicki. W wydarzeniu tym udział wzięła społeczność akademicka oraz zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło posłów i senatorów, władz wojewódzkich i samorządowych, rektorów wyższych uczelni, przedstawicieli instytucji gospodarczych, kultury, naukowych i wyższej użyteczności publicznej. Uczestników spotkania w Cieszyńskim Teatrze przywitała rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, profesor Zdzisława Dacko-Pikiewicz. Myślę, że to będzie rok wyjątkowy, podobnie zresztą jak poprzedni rok dla Akademii WSB. Uczelnia posiada jedne uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, 3 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie. W tym roku akademickim we wszystkich wydziałach Akademii WSB ponad 3000 osób rozpocznie na pierwszym semestrze kształcenie, a w ramach studiów pierwszego, drugiego stopnia studiów podyplomowych, doktoranckich w całej uczelni kształcić się będzie prawie 10 tysięcy osób. Mnóstwo wyzwań też przed uczelnią związanych z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Każda uczelnia w Polsce, tym również Akademia WSB musi znaleźć swój sposób, swoją drogę na funkcjonowanie w tej nowej rzeczywistości. Najważniejszym momentem uroczystości była imatrykulacja, a także pojawienie się młodych żaków na scenie. Dzieci odebrały indeksy jako pełnoprawni studenci Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Inauguracja była również doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, wyróżnień Lider Roku 2018, stypendiów naukowych, nagród i wyróżnień pracownikom, studentom i absolwentom uczelni. Wykład inauguracyjny wygłosił Marek Zuba. Uber. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telerz.